Jest mnóstwo powiedzeń, przysłów o tym, jak ważne są fundamenty, podstawy, że bez solidnych fundamentów nie da się niczego wybudować, kolos na glinianych nogach i tak dalej. A często się spotykam z fotografami, znaczy widzę fotografów doświadczonych, którzy powinni mieć solidne podstawy, a jednak nie rozumieją w pełni tak podstawowych narzędzi, jak na przykład histogram w Lightroomie. Dlatego dzisiaj ten odcinek, w którym wytłumaczę Wam dokładnie, jak działa histogram w Lightroomie, ale nie tylko w Lightroomie, dzięki temu będziecie mogli zrozumieć histogram też w innych miejscach. Ja to pokażę na przykładzie Lightrooma i jestem pewny, że wiele elementów Was zaskoczy. To, co zobaczycie, jest jedna z ponad 100 lekcji z kursu Lightroom, więc omówię histogram na przykładzie Lightrooma, ale myślę, że ktokolwiek ten film obejrzy, ten zrozumie lepiej histogram. A solidne podstawy są bardzo ważne, jak wiemy, tak? Więc zapraszam na ten krótki fragment z kursu Lightroom o histogramie. Histogram to jest takie trochę bardziej narzędzie, które jest wskaźnikiem. Histogram w Lightroomie pojawia się przede wszystkim w dwóch miejscach. No, jedno to będzie tutaj w tym panelu histogram, a drugie to będzie tutaj w tle krzywej tonalnej. No jeszcze do krzywej tonalnej przejdziemy. Teraz skupimy się na tym, co będziemy widzieć w panelu histogram. To w krzywej tonalnej to jest takie bardziej uproszczenie, a to drugie panel histogramu to jest bardziej rozbudowana wersja właśnie tego histogramu. No ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest histogram? A to jest takie wizualne przedstawienie tego, ile jakich pikseli masz w zdjęciu. Wyobraź sobie, że zdjęcie złożone jest tylko z tych takich 9 pikseli, tak jak tu widzisz teraz na ekranie, i każdy z tych pikseli jest, widzisz, różnie jasny, jeden ma nawet inny kolor, to histogram pokazuje właśnie na tym wykresie w skali ile, im więcej, tym wyżej. Widzisz, tutaj czegoś jasnego jest bardzo dużo, bo są dwa kwadraciki, które są bardzo jasne. Także ile to jest skala od dołu do góry, a jakich to jest od lewego do prawego. Pikseli mamy w zdjęciu, tak? Ile jakich pikseli mamy w zdjęciu? Im więcej, tym wyższy słupek, im ciemniejszy piksel, tym bardziej z lewej, a im jaśniejszy, tym bardziej z prawej. Widzisz, że mamy dwa jasne kwadraciki, także słupek po prawej jest wyższy, a mamy jeden czarny, także tutaj po lewej, nie wiem, czy jesteś w stanie to zobaczyć, jest również taki jeden bardzo schowany słupek. Ten histogram nie jest wskaźnikiem tego, ile jakich pikseli masz w RAW-ie, tylko w JPEG-u, który powstanie z Twojej edycji. Żeby Ci to uzmysłowić, to szybko przeskoczymy do jakiegoś zdjęcia na chwilę. Weźmy to zdjęcie. Jeżeli byłoby tak, że histogram pokazuje ile, czyli tym wyżej, jakich, czyli lewo-prawo, pikseli mamy w RAW-ie, to RAW, jak pamiętasz, jest niezmienny. On siedzi w folderze i go nie dotykamy. Edycja w Lightroomie nie dotyka nigdy RAW-u, tylko jest na podstawie RAW-a. Także ten histogram, on nie patrzy na to, co się dzieje w tym RAW-ie, tylko on patrzy na to, jaki będzie zestaw pikseli, ile jakich pikseli będziesz miał w zdjęciu po wyeksportowaniu dokładnie takiego zdjęcia, jakie masz teraz na ekranie. Z tymi ustawieniami, jak wyeksportujesz zdjęcie, to wtedy ile jakich pikseli będziesz miał w takim właśnie zdjęciu. Bo widzisz, że jak tu coś zmieniam, to kształt histogramu również się zmienia. Im zrobię ciemniejsze, tym histogram bardziej zjeżdża na lewo, a im jaśniejsze zdjęcie, tym histogram bardziej zjeżdża do prawej strony. Także jeszcze raz powtarzam, histogram mówi o tym, ile jakich pikseli będziesz miał w zdjęciu, które wyeksportujesz z tymi ustawieniami, jakie masz obecnie w całym panelu Develop. I to może być przydatne i ważne z kilku względów. Dla uzmysłowienia sobie tego, jak rozłożone są kolory w zdjęciu. Dlatego też, żeby wiedzieć, czy mamy przepalone fragmenty, czy mamy niedoświetlone fragmenty. Jeśli histogram dotyka lewej krawędzi, to znaczy, że mamy niedoświetlone zdjęcia. Tutaj teraz bym musiał ściągnąć krzywą tonalną. O, w ten sposób. Widzisz, że tutaj histogram dotyka lewej krawędzi i mamy dużo, bo widzisz, że wysoki jest słupek z lewej strony, także mamy dużo ciemnych pikseli. No i to bardzo wyraźnie widać na zdjęciu.
Tak samo jak dotyka prawej strony, mamy bardzo dużo jasnych pikseli. I to też widzisz na zdjęciu. Więc na co zwracać uwagę? Czy jest coś takiego jak idealny kształt histogramu? Nie ma czegoś takiego. Wszystko zależy od tego, co chcesz w sumie ze zdjęciem zrobić, jakie chcesz zdjęcie uzyskać i dlatego trzeba świadomie patrzeć na histogram i się nim wspomagać, by uzyskać taki zestaw kolorów, który nam po prostu odpowiada. Bo widzisz, z reguły unika się na przykład idealnie czarnych albo idealnie białych pikseli, ale jak są takie zdjęcia, no to jest dobry przykład, gdzie ewidentnie masz coś, co świeci w twoją stronę, i nie zależy tobie na tym, żeby odzyskać tutaj jakieś szczegóły, żeby wiedzieć, co tu jest, jak świeci jakaś lampa, żeby widzieć, jak wygląda klosz, jak wygląda żarówka. No naprawdę nam w tym zdjęciu na tym nie zależy. Tak samo jakby to było zdjęcie jakiegoś krajobrazu i by to było słońce. To tak naprawdę nie musimy wiedzieć, jaką strukturę ma powierzchnia słońca, no bo to będzie mega przepalone zdjęcie tam i to będzie naturalne, a jak tak przyciemnimy, że będziemy widzieć, co jest na słońcu, to cała reszta będzie po prostu czarna. Więc musimy świadomie dobierać to, co ma być przepalone, a to, co nie ma być przepalone. Bardzo ważne jest jednak, żeby w trakcie, gdy edytujesz zdjęcie i chcesz kontynuować edycję zdjęcia w innym programie, żeby nie eksportować takiego zdjęcia z przepaleniami. Bo jeżeli takie zdjęcie dokładnie bym teraz wyeksportował do Photoshopa, może tak trochę jeszcze podbiję, w krzywej tonalnej zrobię, żeby tutaj faktycznie to dotykało bieli. O, jakbym takie zdjęcie dokładnie wyeksportował do Photoshopa, to w Photoshopie bym potrafił jeszcze tutaj coś pozmieniać w tych fragmentach, bo to są wszystko piksele, które gdzieś są tu po środku i je idzie bardziej przesunąć w lewo albo w prawo, ale ten zestaw pikseli, który widzisz tutaj na histogramie, ma bardzo wiele przypaleń w sobie. Tak, tutaj w jasnych fragmentach i dokładnie te fragmenty tutaj, które dotykają prawej strony histogramu, one będą nie do odzyskania. To jest przepalony piksel i tam już nie ma żadnych danych, żadnych informacji na temat tego, co w sumie tam się dzieje. Tam mamy wartość tych RGB na 100, 100 i 100. Także nie ma wzajemnych żadnych relacji, że tyle czerwonego, a trochę mniej zielonego i tak dalej. Tam mamy po prostu wszystko na maksa, a wobec tego nie jesteśmy w stanie nic wyłuskać już z tych informacji. Tutaj jeszcze w Lightroomie jesteśmy w stanie, bo pamiętaj, że my pracujemy tutaj na podstawie RAW-a, który siedzi w osobnym folderze i ten RAW nie jest przepalony, no chyba, że zrobisz tak przepalone zdjęcie. Ale jeżeli to dalej wyeksportujesz, to Photoshop już nie patrzy na RAW-a, tylko patrzy na ten zestaw informacji, który mu zapodałeś. Także jeżeli będziesz dalej eksportował zdjęcie, to zwróć uwagę na to, znaczy będziesz chciał dalej edytować zdjęcie, które edytowałeś w Lightroomie, to zwróć uwagę na to, żeby nie było tych przepaleń tutaj. Widzisz, że tu na wykresie masz dużo informacji na temat tego, ile jakich pikseli masz i to jest ten taki szary wykres, ale widzisz, że tam w tle są jakieś kolory dobrane i te kolory, które są tu w tle widoczne, są nieprzypadkowe. Jak pozmieniam coś na balansie bieli, to zobaczysz, że te kolory nam bardziej wyjdą na wierzch. Może jeszcze tak zrobię, żeby było bardziej widoczne co gdzie jak. Szare piksele nam pouciekały, bo one odnoszą się do skali szarości, ale teraz nam kolory wyszły na pierwszy plan, bo pokazują nam składowe kolorów, które są w tym zdjęciu teraz. No i teraz jakie mamy tutaj kolory? Nie widać tutaj wszystkich jeszcze, ale są to RGB, tak? To są czerwone, zielone i niebieskie kolory. To tu bardzo wyraźnie widać. Ale widzisz, że tu jest jakiś inny odcień niebieskiego. Ja spróbuję to bardziej tak tutaj tobie pokazać. Może w panelu kalibracji damy radę to pozmieniać. O, wyszedł nam tutaj jeszcze róż. O, mamy taki bardzo jasny niebieski i może już jesteś w stanie się domyśleć, jakie będą tutaj jeszcze kolory. No, ciężko mi teraz je tak wyciągnąć, ale chodzi o to, że mamy tutaj na wykresie tak, szare kolory, skala szarości, one odnoszą się po prostu do poziomu luminacji zdjęcia, tak, te szare piksele wszystkie, ile jak jasnych pikseli w skali szarości mamy, a te inne kolory to są czerwony, zielony, niebieski i te, których mieszankami są czerwony plus zielony, zielony plus niebieski i niebieski plus czerwony. Także mówimy tutaj o kolorach cyjan, magenta i żółty, czyli różne kombinacje RGB, czyli przestrzeń kolorów, która nazywa się cmyk.
Więc takie pokazanie składowych kolorów i tego, jak te kolory się mieszają i ile tych mieszanek mamy w naszym zdjęciu, może być faktycznie przydatne. Dobra, na histogramie widzisz po prawej stronie u góry i z lewej strony u góry takie trójkąciki. Jak klikniesz na ten po prawej, to widzisz, że Lightroom tobie zaznacza na czerwono fragmenty, które są przepalone. Także tu po prawej podświetlają się na czerwono wszystkie te fragmenty zdjęcia, które są odzwierciedlone całkowicie po prawej stronie tego słupka. Jak zmniejszymy ekspozycję, to mniej pikseli dotyka tego słupka, także mniej fragmentów będziemy mieli podświetlone na czerwono. Tak, zmniejszamy, wciąż są jakieś przepały i wciąż są jakieś przepały i dopiero tutaj nam te przepały znikły. Dopiero tutaj widzisz, że nic nie dotyka lewej strony. No ale teraz dotyka dużo lewej strony, więc jest dużo pikseli absolutnie niedoświetlonych, absolutnie czarnych i możemy je podświetlić włączając ten trójkącik tu po lewej. Widzisz, teraz na niebiesko nam się wyświetliły wszystkie te piksele, które są absolutnie czarne, gdzie wartość RGB wynosi 0, 0, 0. Masz zaznaczenie tych fragmentów niedoświetlonych i prześwietlonych pod skrótem klawiszowym, tak? Także ja to wyłączę i kliknę teraz klawisz J. I dokładnie to samo się dzieje, tak? W prawo na czerwono prześwietlone fragmenty, w lewo na niebiesko niedoświetlone fragmenty. No jak mamy taką akurat edycję, że mamy i niedoświetlone i prześwietlone fragmenty, tak jak teraz, to będzie to też widoczne naraz. Widzisz, że pod histogramem, wyłączę tutaj to J, widzisz, że pod histogramem mamy też wyświetlone informacje o zdjęciu. Wartość ISO, z jakim było zrobione zdjęcie, na jakiej ogniskowej, wartość przysłony i czas naświetlania. I to są parametry po prostu sczytywane z metadanych. Jak najadę na zdjęcie, to znowu nam się wyświetlają te wartości RGB, także mamy tutaj dwa różne podglądy informacji na temat zdjęcia z metadanych, informacje na temat piksela, na którym mam myszkę akurat. To jeszcze bardziej będzie widoczne, jak sobie tak bardzo, bardzo powiększę i najadę na jakiś jeden prostokącik, to będzie wiadomo, o który chodzi. Tak, teraz R jest na 25,2, G29,4 i B na 20,5%. 100% oznaczałoby absolutną biel, tak? R 100%, G 100%, B 100% byłoby absolutnie białym pikselem. Możesz zmienić tutaj to, co jest pokazywane na histogramie, gdy po prostu w tle przyciśniesz dwoma palcami na touchpadzie albo prawym przyciskiem myszy i możesz resetować ustawienia wyświetlania wartości na histogramie, pokazać J, to jest przed chwilą ten skrót klawiszowy, który Ci pokazałem, gdzie są przepały i niedoświetlone fragmenty. Możesz też pokazać te indicators, czyli po prostu to są te trójkąciki. Możesz pokazać, kiedy myszką najedziesz, gdy to jest włączone, które fragmenty są przepalone, a które niedoświetlone. Możesz pokazywać te informacje tutaj pod spodem, to jest to show info i lab color values. To pokazuje Ci zamiast RGB, LAB. L jest wartością luminacji, jak jasny jest dany piksel. A widzisz, tu jest prawie 100, tu będzie bliżej zera. A kanał A oznacza płaszczyznę od zieleni do czerwieni, a kanał B płaszczyznę od niebieskiego do żółtego. To jest takie jakby trochę inne przedstawienie po prostu przestrzeni kolorów. Ja Ci bardziej polecam w tym RGB, żeby było, także tak jak tutaj. Na dole jeszcze histogramu widzisz coś, co powinieneś dobrze znać. Tutaj jak Original Photos, jak na to klikniesz, to możesz stworzyć mądry podgląd. Tak, mam nadzieję, że pamiętasz, czym były te mądre podglądy Smart Previews. To jest ten taki jakby mały RAW, który jest generowany na podstawie Twojego oryginalnego RAW-a i on będzie siedział obok katalogu. Także jak zbuduję tutaj Smart Preview, mądry podgląd, to będę mógł na jego podstawie edytować, nawet kiedy dysk z RAW-ami nie jest podpięty pod komputer. Tak, Lightroom sobie stworzył swojego małego RAW-a, to będzie ten mądry podgląd Smart Preview i on będzie siedział obok katalogu. Także tutaj możesz również szybko to odpalić i wtedy będzie tu napisane, że masz edycję na mądrym podglądzie, a teraz mam pokazane, że jest na original photo, czyli na oryginalnym zdjęciu. Jeszcze na samym histogramie widzisz, że jak najedziesz na różne fragmenty, to zaznacza Ci się taki prostokącik jakby i jest pod histogramem nazwa
a suwaka, nad którym masz teraz władzę. I po prawej stronie masz też napisane, jaka jest aktualna wartość na tym suwaku. Także teraz widzisz, highlights jest na plus 56 i to by się zgadzało, tutaj highlights jest na plus 56. Tutaj całkiem po prawej mam whites na minus 11 i to się tutaj też zgadza, whites na minus 11. Także mamy tutaj highlights, shadows, whites i blacks, tak? Highlights, shadows, whites i blacks. I po środku jeszcze exposure, czyli ten suwak. Także bezpośrednio na histogramie mamy władzę nad tymi pięcioma suwakami, bo nad suwakiem kontrast nie mamy władzy na histogramie. Kontrast po prostu bierze ciemne w lewo, jasne w prawo, czyli zwiększa kontrast, tak? Ekspozycja przesuwa nam wszystkie piksele w prawo, rozjaśnia je, albo w lewo, przyciemnia. No i highlights, widzisz, będzie się skupiało na tym fragmencie na histogramie. Whites na tym fragmencie tu po prawej. Shadows tutaj po lewej. To będzie ten suwak. I tutaj mamy po lewej całkowicie blacks, czyli ten suwak. Czyli bezpośrednio mogę też tutaj kliknąć, przesunąć w prawo, tu w lewo i tak samo mamy kontrolę nad tymi suwakami. Jeszcze gdy przytrzymasz klawisz Alt albo Option, to masz taki widok i on może być pomocny. Osobiście mi przeszkadza, nie jest to moim zdaniem tak pomocne, ale mówię Ci, że tak jest. Tutaj jeszcze raz widzisz prześwietlone i niedoświetlone fragmenty w zdjęciu. Moim zdaniem dziwnie to wygląda, nie używam tego często. To jest jak mam wciśnięty klawisz Alt albo na Macu Option i coś tutaj na histogramie przesuwam. Popularnym mitem wśród początkujących jest ten, że histogram powinien być zawsze idealnie po środku, tak, że to jest niepoprawne, że to jest bardziej poprawne, a najlepiej edytować tak, żeby histogram był idealnie po środku. No nawet widzisz, ciężko mi jest tutaj zrobić coś takiego. Jeszcze tutaj ściągnę te jasne fragmenty, highlights, teraz ekspozycję w prawo, o, no i teoretycznie teraz nic nie dotyka lewej strony, mało rzeczy dotyka prawej strony, no i takim popularnym mitem jest, że to jest idealny kształt histogramu. No ale zawsze powinniśmy patrzeć na zdjęcie, na to, co się dzieje faktycznie w naszym zdjęciu i no to nie jest efekt, który ja chciałem uzyskać. Także czasami należy olewać histogram, a czasami należy po prostu się nim trochę wspomóc. Najważniejsze jest to, żeby mądrze edytować. Także nie ma czegoś takiego jak idealny kształt histogramu, że tutaj jak wszystko jest gdzieś po środku, to jest super, a wszystko inne jest niedopuszczalne, no bo jak widzisz, ta edycja, którą ja miałem tutaj na początku, nawet zapomniałem ją zapisać, no ale ona była taka, że histogram nie wyglądał idealnie. Powiedzmy, że gdzieś w tą stronę bym to zostawił. No widzisz, ten histogram nie wygląda idealnie. Tutaj mamy bardziej dołek, dużo z lewej, trochę z prawej i mamy jakieś przepalone i niedoświetlone fragmenty, ale ja osobiście z takiej edycji byłbym bardziej zadowolony. Także najważniejsze jest to, żeby się z histogramem tylko wspomagać, ale nie sugerować tak na amen i nie robić czegoś wbrew naszej intuicji, tylko żeby zgadzał się kształt histogramu. To jest narzędzie i ono ma nam tylko pomóc. No, więc tyle chyba na temat histogramu. Jak widzisz, jest to całkiem przydatne narzędzie. I teraz zadanie. Żebyś się tak nauczył obsługiwać histogram, to zadanie brzmi tak. Weź jakiekolwiek zdjęcie, może być z tych, które ja Tobie przygotowałem, może być jakieś Twoje. Zamknij wszystkie inne okna edycji. Mówię o tym tutaj. Zresetuj sobie najlepiej zdjęcie, żeby nie było edycji żadnej i postaraj się wyedytować zdjęcie, ale nie tak, żeby było idealnie na histogramie, tylko tak, żeby było idealnie według Twojego gustu. Postaraj się wyedytować zdjęcie tylko przesuwając tutaj tak suwakami na histogramie. Widzisz? Coś takiego. Postaraj się to zrobić. Prawdopodobnie wyjdzie Ci beznadziejne zdjęcie. Wiesz, to nie jest tak, że masz edytować histogramem, bo to jest bardzo nieefektywne i jak będziesz już tak naprawdę edytował, to no nie polecam Ci edytowania za pomocą histogramu, ale teraz to jest Twoje zadanie, bo chcę, żebyś miał taką większą świadomość tego, jak to działa, a tak jak wspominałem, wspominając Konfucjusza, nauczysz się to tylko, gdy naprawdę będziesz to robił, tak? A nie tylko, gdy Ci pokazałem, ale gdy naprawdę będziesz używał tych narzędzi, o których Ci mówię. Także dla zwiększenia Twojej świadomości
wejdź do Lightrooma i postaraj się trochę poedytować, trochę pobaw się zdjęciem, przesuwając tutaj ten histogram w ten sposób. Jeżeli coś tu poprzesuwasz i chcesz zobaczyć twoje przed i po, to możesz po prostu kliknąć ukośnik i w ten sposób widzisz przed, po. To jest też taki skrót klawiszowy, o którym bodajże jeszcze nie wspominałem, także pod tym skrótem możesz sobie sprawdzić, co zrobiłeś. No, takie mini zadanie. Zaraz przejdziemy do kolejnej lekcji o balansie bieli, ale zanim ją odpalisz, faktycznie zrób zadanie na tą lekcję, pobaw się histogramem i do zobaczenia po tym w lekcji o balansie bieli. Także to był taki mały fragment z kursu Lightroom, jedna z lekcji. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości albo pytania, to pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest dla Was. A jeżeli teraz nabraliście ochoty, by tak porządnie zacząć uczyć Lightrooma, to zapraszam na kurs. Na pokładzie kursu jest już ponad 500 osób, więc mam nadzieję, że i Wy dołączycie do tego grona. Jest tam prawie 30 godzin materiału. Wszystko od podstaw, od teorii, przez pełne obróbki. Kurs jest też aktualizowany. Jak raz wejdziecie na pokład kursu, to będziecie mieli aktualizację tak długo, jak będę to prowadził. A prowadzę to już kilka ładnych lat. W październiku prawdopodobnie będzie kolejna aktualizacja, więc wtedy dojdą nowe lekcje, aktualizacje bieżących. Także jeżeli chcecie być tak na bieżąco i potrafić Lightrooma tak od A do Z, to po prostu zapraszam. A jeżeli się czegoś dowiedzieliście z tego filmu, to pamiętajcie dać łapkę w górę dla zasięgów. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!